Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Cine, witam was w kolejnym odcineczku z Assassin's Creed. Tak, ostatnio nagle wziąłem się za asasyna, tak więc przewijamy do Masyafu, no i mamy zapisywanie. Gdy zostaniesz wykryty, gwałtownie skręcaj lub I wspinaj się na pewnie budynki, aby będzie wejść z pola widzenia ścigającego. kaccenka. Witaj w domu, dziecko. Jakieś wieści? Kolejny z tych, których wymieniłeś, odszedł na spoczynek. Więc twoje zadanie jest niemal zakończone? A twoja ranga przywrócona. Jeśli mogę, mistrzu, mam pytanie. Pytaj, a odpowiem. Czemu ci dwaj, Jubair i Sibrand? Nie widzisz tego? Oni przygotowują drogę zmianom. Pilnują, by nie pojawiły się dawne i nowe zagrożenia. Osłabić ich, to osłabić naszego wroga. To chyba logiczne. Jeśli pozwolilibyśmy im kontynuować pracę, nasze dzieło prędko runęłoby w gruzy. W jaki sposób? Przysporzyliśmy im wielu kłopotów. Owszem, uderzamy w ręce, ale mierzysz się z hydrą. To, co odetniesz, szybko odrasta. Więc odrąbmy jej łeb i skończmy to. Już niedługo, niedługo. Tylko jeden człowiek stoi między nami i naszym ostatecznym celem. Wrócę do swej pracy. Im prędzej on zginie, tym prędzej zmierzę się z naszym prawdziwym wrogiem. Nim pójdziesz, ja mam pytanie do ciebie. Oczywiście. Jaka jest prawda? W samych siebie. Widzimy świat takim, jaki jest i mamy nadzieję, że pewnego dnia ludzkość ujrzy go tak samo. Czym więc jest świat? Iluzją. Złudzeniem, któremu możemy albo się podać, jak czyni większość, albo wykroczyć poza nie. Co oznacza wykroczenie poza złudzenie? Zrozumienie, że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Że prawa nie biorą się od bóstw, lecz z rozumu. Rozumiem teraz, że nasz kodeks nie każe nam być wolnymi. Każe nam być mądrymi. Rozumiesz już, dlaczego templariusze są zagrożeniem? My chcemy rozwiać iluzję. Oni pragną użyć jej, by zdobyć władzę. Tak. Zmienić świat na taki, jaki bardziej będzie im odpowiadał. To dlatego wysłałem cię po ich skarb. To dlatego trzymam go w zamknięciu. I to dlatego ich zabijasz. Póki żyje choć jeden z nich, ich pragnienie stworzenia nowego ładu świata może się odrodzić. Weź swoje rzeczy, odnajdź tego ostatniego człowieka. Gdy umrze, będziemy wreszcie mogli zaatakować Roberta de Sable. Uczynię to. Pokój i bezpieczeństwo z tobą, Altairze. Okidoki, tak więc mała pogadynka z mistrzem. O proszę, wzmocnienie synchronizacji DNA. Ósmy stopień synchronizacji, nowa zdolność, biegłość w krótkim mieczu, obrażenia możesz poćwiczyć na dziedzińcu. Okej, ale raczej nie będę chciał ćwiczyć. Bo to się wydaje zbędne. Co się dzieje? Przed czym on ucieka? Sorry, ziomeczku. Dobra, tak więc teraz została nam ostatnia misja już, a później już ta główna. Tak więc Damaszek, wybieramy się do Damaszku. Na biuro polecimy. Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapasy wracając do Masyafu albo okradając bandytów. Ciekawe, skąd ci bandyci mają te noże, no naprawdę, mnie to ciekawi. Okej, tak więc zapisywanie. O, no wreszcie coś kolorowego. Damaszek taki bardzo kolorowy. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie, oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Jubairowi. A, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu światłości, oczyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaninę szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na
południe stąd znajdziesz Akademię i Strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Okej, tak więc mamy tutaj kilka cennych informacji, gdzie możemy tutaj sobie zabelować, że to tak ujmę. Wychodź, wychodź, Altair, bo tu normalnie jest pięknie w tym damaszku. Fuck yeah, na wschodzie, czekajcie, na wschodzie gdzieś tutaj prawdopodobnie. A, tutaj niedaleko mam ten punkt kontrolny, więc sobie go zrobimy oczywiście też jak debil. Zeskoczymy. Obserwując i czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie, to jest, o ile się nie mylę, tam gdzieś. Nie rozumiecie, ja nic nie mam. Każdy nas co ten głupiec robi? Nie masz po co tu być, odejdź. On sobie myśli. Czekajcie, gdzie jest tam? Tam jest flaga Turcji, tak więc ja bym chciał. No fuck, no serio, ledwo wlazłem. No lol. Ogólnie to chciałem tak po dziuru tego damaszku wejść, ale widzę, że nie mogę. No kurczę, tych mocnych ataków nigdy nie ogarnę, no serio. No fuck! Dobra. Teraz może dadzą mi w końcu zsynchronizować ten punkt. Gdzie jest ten, który za to odpowiada? O nie! Co tu się stało? Nie wiem, czy tamtego zabiłem. Tej flagi. Aha, tej flagi w końcu nie wziąłem. No cóż, bywa, ale tutaj chyba jest ten punkt synchronizacyjny, tak więc sobie tutaj wejdziemy. Cyku, cyku, cyk. Tam już widzę co nieco. O właśnie, tutaj mamy punkt synchronizacyjny. Nie wiem, Altair, jak ty to robisz, ale normalnie jesteś kozak, że tak chodzisz po tym. Tak więc synchronizujemy sobie. Kurczę, szkoda, że tej flagi stamtąd nie wzięłem, no ale dobra. O, proszę bardzo, już mamy co nieco informator. Będziemy biegać. Okej, gdzie on jest? Gdzieś tu, ale na górze. Kiedy on przestanie się wygłupiać? Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę. Powodu do takiego zachowania. Zawróć w tej chwili. Gdzie on jest? Powinno się to być, precz! Okej, okay, tylko tak mi powiedzcie tutaj, gdzie ten ziomeczek jest? Aha, ty tak sobie tutaj stałeś, tak? I nic mi nie powiedziałeś. Dziś rano zabiłem Templariusza. Cóż, a może to dobre wieści? Znalazłem nawet przy nim list, dałem go Numairowi, powiedział, że ci go dostarczy. Ale z twojej miny wnioskuję, że tego nie zrobił. Więc idź, nie zwlekaj. Znajdź Numaira i zabierz mu ten list. Okej, okay, gdzie ten Numair? Tam gdzieś, tak? Tak więc ciśniemy. Fuck! Ale o, biec i tak mogę. Okej, więc pewnie walka się wlicza w to gówno. Ziomeczku, nie przerywaj mnie, ja muszę biec. Fuck! Koniec twojego życia! LOL, żeś spadł ryjem w dół, no. Dobra, ciśniemy tędy. Oszalał? On sobie myśli, przestanie się. No fuck! Jak ja tego nienawidzę, przysięgam. Nie masz tego,
zapłać za te grzechy! No przysięgam, nienawidzę takich rzeczy, no! Nienawidzę tego! No fuck, ale Altair biegnij! Biegnij, biegnij, fuck! No fuck, serio! Gdzie on jest? Na górze, no lol! No Altair, szybciej, szybciej, szybciej! Szybciej, 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 Altair! No Altair! Fuck! Stoję przecież przed... No was chyba coś teraz boli! No was coś boli! Ja... Ja nie wierzę! Sekunda po prostu, sekunda! Gdzie on jest? No nie wierzę! Poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. No nie wierzę w to gówno. Nauczycielem, fałszywym prorokiem i kłamstw. Lecz potem dojrzał drogę. Zobaczył, co należy zrobić. Ale nie wierzę w to gówno, no jakim cudem, no? Gdzie on tam stoi? Tam gdzieś, tak? Nie, dalej jeszcze. Tam jest, dobra. Okej, czyli tą samą drogą najlepiej... najlepiej pójść też w tamtą stronę. Okej, okej, dobra. O, kolejna flaga, sweet. Nie no, no tędy to ja nie wejdę. Ale tędy już tak, czy ja tam doskoczę? Cak! Okej, okej. Wait a second. Tu, o, muszę wskoczyć, cak. Dobra, teraz ciśniemy tędy. Tutaj raczej już sobie z tego, co widziałem, czyściłem. Więc... lightowo, chociaż... chociaż cak. Dobra. Sprawniusio poszło. Tak. Proszę, weź to. Wszędzie cię szukałem. Nareszcie mogę wrócić do Masjafu. Ostatni raz wyświadczam komuś przysługę. Okej, okay, tak więc mamy tutaj co nieco. Yubair jest w medresie, ale Kalasa w otoczeniu swych zwolenników. Okej. Okay. I ziomek się rozpłynął, tak? Nie, tam idzie, dobra. Okej, okay, czekajcie, ja tak sprawdzę, czy ten punkt kontrolny, który tutaj widnieje, mi się przyda. Znaczy... a, wait, tu o. No właśnie. To jest ten, o co tutaj jest. A tutaj punkty kontrolne się bardzo przydają. Jest wskazane, żeby je robić. Bo Damaszek to akurat jest miasto po prostu... chyba najbardziej przerąbane. Gdzie ten punkt tam jest, tak? No, tutaj o. Dobra, tak więc... wait a second... chyba nie dadzą mi wejść. Chociaż... a nie, no myślałem, że będą mnie gonić. On coś tu powiedział, El coś tam, El Dorado, ej Jupiter. Tam gdzie mój sobie stoi, nie? On taki, what the fuck, gdzie on jest? Rozpłynął się? Lol. Ale to fajnie wygląda. No, patrzcie na to, patrzcie na te krajobrazy. Lel. Lel. Nie mogę tu nikogo sobie oznaczyć i zlikwidować. Okej, okay, pokazało nam się coś? Nope.
Tutaj. Na wschód miał być tam do szpitala, coś takiego, o ile się nie mylę. Tak więc pójdziemy sobie tam. Wow! Okej, dajcie mi teraz wyjść tutaj. A, ziomek, widzę skoczny. Mam lepsze rzeczy do roboty. O, shit, serio, nie chcę do tych dywidii. Dzięki. Okej. Co? Czego chcesz? Ja na razie kilka. Owszem! Znowu! Daj mi spokój! LOL! Chciałem po prostu romnąć nóż, to nie, bo debil musiał się po prostu wrócić. Przestań, proszę! Robisz mi krzywdę! Boli! Umrzesz! Jak zwykle mocne ataki. Dlaczego nie mogłem tego skontrować, to nie wiem. No tego też nie, LOL! Dobra. Nie ma trzech ataków pod rząd. Dobra. O lol. O lol. O lol. Ale oni ładne uniki robią. No znowu ciężki atak, no lol! O Boże, oni mnie klepią jak porąbani. Dobra. Ale ich nawalam, lol. Sak! Dobra, to było na tyle. Boże, jak zwykle jakiś debil musi tu podejść i to sprawdzić, prawda? Jak zwykle jak debil muszę rzucić nożem. Nie wierzę w to, Boże, Altair, ty nie mogłeś tam po prostu wejść. Ten domaszek taki trochę pogięty jest. Ale ja bym chciał tutaj wejść, synchronizować punkt i zakończyć odcinek, bo w sumie już tutaj nawet trochę czasu ma. Dobra, Altair, właź po prostu tutaj na górę, bo widzę, że do punktu jest niedaleko, ale ja tu muszę sobie ogólnie dachy poczyścić. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy gdzieś tutaj... Czy gdzieś tutaj są? Nie ma tutaj nikogo, więc lajtowo. Tak myślę przynajmniej, że lajtowo. Ty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych. Występują przeciwko. Mam to, czego ci trzeba! Jestem tego pewien! Jakby nie mógł asasyn w ogóle wskoczyć ta najpierw na tą platformę, a dopiero później tutaj. No, to trochę takie. Nigdzie nie znajdziesz lepszych rzeczy. Okej, dobra. Ale jestem już na miejscu. Damaszek w ogóle słynie z tego, że te punkty synchronizacyjne są bardzo podobne. W sensie te takie wieżyczki. No, Altair, chyba jaja robisz, no właśnie. O lol, tak na krawędzi, nie? I tak bokiem usiadł sobie. Okej. Okej. Tak więc, moi mili, dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli się podobało, to oczywiście łapka up, lol, na mapie nic, łapka up, subskrybujcie, komentujcie, zapraszam was też na mojego Facebooka, no ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło, bye bye.